kochani. Dzisiaj piątek, co za cudowny dzień. Matko, będzie długi weekend, tym bardziej, że 2 maja też mam wolne, więc mam, słuchajcie, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek wolne. I co będziemy robić, kochani? Jeszcze nie wiem. Nie pojedziemy na wycieczkę, którą planowaliśmy. A dzisiaj najprawdopodobniej przyjdzie do mnie paczka z Shein. Zamówiłam tam sobie, słuchajcie, rzeczy na wakacje, bo na wakacje się wybieramy. Mamy zamówione wakacje już w grudniu. Zamówiliśmy te wakacje w ofercie First Minute. A gdzie, to wam powiem później, ale zamówiłam parę rzeczy. Ręczniki takie, z mikrofibry. Zamówiłam strój kąpielowy dla Adusi, parę ubranek. Zobaczycie, otworzymy paczkę. Mam nadzieję, że wam się spodobają rzeczy i dobrze, idę do pracy, rozłączam się, bo już jest późno. Moi kochani, wyszłam z pracy, majówka się zaczęła. Oddycham świeżym powietrzem, cieszę się ogromnie. Trochę wolniejszym krokiem, żeby złapać tchu i nie tylko od razu z drzwi do drzwi, z auta do auta, do samochodu do domu, no bez sensu. Dobra, siadam do auta. Od razu widać, że majówka. Bez komentarza. Ale ciepełko. Nie wiem, wystarczy mi sama bluza, czy muszę mieć bezrękawnik? A Dusia? Jeszcze bym nie założyła jednak chyba coś jeszcze, jakiś bezrękawnik, bo jestem w podróży. Okej. Zobaczcie. Zbieram się i zebrać się nie mogę, kochani. Przyszła paczka z Shein, to są zakupy wakacyjne. I zamówiłam parę rzeczy właśnie na wakacje dla Adusi, ubraniowe, jak również jakieś tam ręczniki. I moi drodzy, dzisiaj Adusia będzie służyć za modelkę, bo będę jej wkładać te ubrania, ale jeszcze powiem, jeśli ktoś jest zainteresowany ubraniami właśnie na dziecko, to Adusia nosi rozmiar 1,24 m, 1,28 m jej też kupuje. I te ubrania kupowałam na Shein na 1,20 m i wszystkie są idealne, nic nie trzeba zwracać, rozmiarówka jest super. Dobra, zaczynajmy, moi kochani. Adusia, nie pokażę wam się, bo jest golusieńka, w samych majteczkach. Zaraz przebierzemy w pierwszą propozycję i zobaczycie, co kupiłam i jak ona w tym wygląda. No i moi kochani, pierwsza rzecz to jest sukieneczka. Adusia, wyskakuj. Jaką mamy sukieneczkę? Zobaczcie, cofnij się 2 kroczki do tyłu. O, mamy taką sukieneczkę, zobaczcie, ona jest z koloru białego, fajnie tutaj wykończona góra, tutaj ma taki nadruk a la króliczka, odwróć się, curuniu, z tyłu zobaczcie, tak jej jest przed kolanko, będzie miała fajną taką sukienkę i na wakacje, i będzie miała pod kościółek, odwróć się jeszcze raz, curuniu, no, i jak się w niej czujesz, dobrze? Podoba ci się ta sukienka? Super. No to przebieramy się na kolejną rzecz. Jeszcze jedna rzecz, ta sukieneczka kosztowała nas 26 zł i jest na 1,20 m. I Adusia wyskakuje w drugiej kreacji. Mamy tutaj sukieneczkę, cofnij się, Adusiu, kroczek. Ona jest tak w kolanko, wiecie co, nie wiem czy wam dobrze pokażę, w kolanko. Jest troszeczkę dłuższa. Odwróć się, kochanie. I jeszcze do tyłu. Fajne paseczki, takie biało-granatowe. Granatowe to jest, Agaciu? Tak. Paseczki granatowe. Odwróć się, curuńku. I dosyć luźna, a la t-shirt. Ale powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o skład, to tutaj mamy więcej tego poliestru niż bawełny, bo ona, ten materiał jest taki lekko śliski. I ta sukieneczka kosztowała... Ale wiesz co, ten materiał tylko w pasku jest śliski, a ten u góry jest taki... Aha, bardziej... czyli góra, słuchajcie, biała jest t-shirtowa, taka bawełniana, a tutaj te paseczki jest takie a la śliskawy ten materiał. Także bardziej sztuczny. I 27 zł. 27 zł. Ta sukieneczka. Adusia przebiera się w kolejną propozycję. Teraz mamy spodenki i koszulkę. Adusiu, pokaż się. Hop. Mamy spodenki, słuchajcie, takie z lamówką. Odwróć się, misiu.
bardzo wygodny, bawełniany. Raczej bym obstawiała, że 95% bawełny. Koszulka. Mamy tutaj koszulkę w dwupaku. Ta koszulka występuje również, zobaczcie, w takim kolorze. Jeszcze jest druga, miętowym. Adusia ma na sobie taki a la róż. I Aduniu, nie skakaj, kochanie. I jeżeli chodzi o te spodenki, to one mają też taką, słuchajcie, drugą parę, fioletowe. I tutaj te spodenki również były w dwupaku. Czyli mamy dwie pary spodenek, dwie pary, dwie koszuleczki. I teraz koszulki kosztują. Koszulki za dwie sztuki kosztują 34 zł. Koszulki, Adusiu, stój grzecznie. Koszulki kosztują 34 zł za dwupak, a spodenki za dwupak kosztują 37 zł. 37 zł. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o spodenki, kochani, to chcę wam powiedzieć. Adusiu, podnieś leciutko koszulkę, pokaż tyłeczek. Zobaczcie, takie zadatne są. Czyli odwróć się, córuniu, odwróć się, zobaczcie, nie opadują, będą nie na jedną szczupłą dupkę. Także jeżeli ktoś ma troszeczkę grubsze dziecko, jak najbardziej polecam, one są też takie rozciągliwe. W ogóle jeszcze, bo w sensie na przyszły rok na przykład. Tak, wydaje mi się, że na przyszły rok będzie miała te spodenki. Dobra, przebieramy się w kolejną rzecz. Adusiu, zapraszamy. Mamy teraz bluzeczkę, która występuje, kochani, w dwupaku. Ja ją kupowałam, tą bluzeczkę, z myślą, że zakupię sobie jeszcze dla Adusi takie jeansowe spodenki albo jeansowe jakąś spódniczkę. Świetnie będzie wyglądać. Zobaczcie, taka czerwona i te rękawki są takie, wiecie, stojące. A jeżeli chodzi o drugą koszulkę, która występuje z tą, to taka, zobaczcie, serduszka biała. Piękna. Adusiu, przystaw sobie tą bluzeczkę do tej czerwonej. Jak to wygląda? Pokaż się dalej. Cofnij się. O, widzisz. I zobaczcie, bardzo fajna bluzeczka. Jeżeli chodzi o jakość materiałowa, no to myślę, że spora domieszka poliestru, ale jak najbardziej na lato będzie ok. I to też jest rozmiar 20. Jeżeli chodzi o cenę, to kosztuje... dwupak 34 zł. Bardzo fajny. Podoba mi się ta odmiana właśnie tych koszulek czerwonych. Dobra. Przechodzimy dalej. To wiesz co, to może tamte spodenki. I to już ostatnia koszulka, taka łososiowa, bardzo ładny wzór, luźna jest, 1,20 m. Odwróć się, Adusiu, pokaż z tyłu koszuleczkę, fajnie, zobaczcie, także sporo jeszcze miejsca, nawet na troszeczkę grubsze dzieciaczki. Dobrze, założymy teraz, kochani, taką spódnico spodenki, bardzo fajne i polecam wam serdecznie, pokazujemy. Kochani, zobaczcie, to jest, są spodenki, które mają właśnie taką zakładkę ala spódniczka. Odwróć się, Adusiu. O, spodenki fajne. One mają taki materiał, wiecie co, jakby ala koszulowy, ale jednak taki mało mnący się, czyli taki dosyć on sam lejący. O, żebym tak powiedziała, tak jak jest. Odwróć się, Adusiu. Bardzo fajnie wygląda, zobaczcie. Myślę, że do tego białe, gładka bluzeczka albo jakaś, nie wiem, błękitna. Co myślisz, Agatko? Biała bluzeczka? Raczej biała bluzeczka, taka dosyć opięta, super będzie wyglądać na takie letnie stylizacje. Adusiu, jak ci się podoba spódniczka ze spodenkami razem? Co myślisz? Ładne. Ładne, no pewnie, ale że ładne. Bardziej mi się podobała ta czerwona. Ta czerwona bluzeczka, tak? No bo miała takie do góry rękawki. Tak, podobały ci się te rękawki. Okej, okay. Przebieramy się teraz, kochani, w strój kąpielowy. Podłóż książkę. Adusiu, pokaż nam się w stroju kąpielowym i może sobie myślicie, dlaczego ten strój kąpielowy jest taki zabudowany. Dlatego, że kochani, jak to się mówi, Polak uczy się na błędach. W tamtym roku byliśmy na wakacjach i Adusia po pierwszym dniu poparzyła całe ramiona, całe plecki w zwykłym stroju kąpielowym na ramionczkach. Widziałam u innych mam, że dzieciaki właśnie miały takie stroje kąpielowe ala koszulki i nic się nie działo. I ja, Adusi, wtedy założyłam zwykłą koszulkę i wyobraźcie sobie, że całe wakacje była właśnie w takiej koszulce i majteczkach od stroju kąpielowego. I dzisiaj jeszcze raz pokażę, Adusiu, obróć się. Zobaczcie, super ten strój kąpielowy jest. Brzuszek odkryty, plecki odkryte, majteczki są i koszulka taka, wiecie, ala niby to top, niby to koszulka, a jednak strój kąpielowy. Agaciu, ile to kosztuje? 30. Strój 36 i te poprzednie spodenki 24,90. Tak, poprzednie spodenki, te spódnico spodenki 24.
a 36 zł ten strój kąpielowy właśnie z rączkami zabudowanymi, żeby się te łapeczki nasze nie oparzyły od słońka. A co ty tak wciągasz ten brzuszek? O ty brzuchu. Dobra, pokazujemy ręcznik kąpielowy, Adusiu, proszę bardzo. Jest w jednorożce. Z jednorożcem. Adusiu, wyskakuj. I mamy ręcznik kąpielowy. Adusia nie skacze, tylko pokazuje w jednorożce. Odwróć się, kochanie. Nie było za dużego wyboru, słuchajcie, na szein w tych ręczników właśnie a la poncho z kapturkiem. Adusia ma z tamtego roku, ale już nam się dosyć sprał, bo ona go używa też w domu. Fajny jest ten ręcznik, ponieważ ma zapięcia pod paszkami. Tak na zatrzaski można to zapiąć i wtedy to, wiecie, tak nie fruwa w każdą stronę i ona może sobie swobodnie w tym chodzić. I teraz, kochani, zamówiłam ręcznik właśnie a la poncho 1, a przyszły 2. Także mamy 2 ręczniki. Ten, słuchajcie, nie był w ogóle uwzględniony na fakturze. Myślę, że zaistniała jakaś pomyłka. I tak w oto sposób jesteśmy posiadaczami 2 ręczników kąpielowych. Jeden to będzie do domu, a drugi na wakacje. Tak? Tak. Adusiu, a jeszcze zamówiliśmy, kochani, słuchajcie, czapkę na głowę i niestety nie trafiliśmy z rozmiarem. Cena ręcznika, cena ręcznika, uwaga, Adusiu, cichutko. Cena ręcznika 34 zł taki jeden ręcznik, a i kochani, kupiliśmy taki kapelusz i wydawało nam się, że będzie ok. Adusiu, przymierz, a on jest, słuchajcie, na moją głowę, bo na Agatki. Na Agatki głowę, a na Adusi jest za duży. Wiecie, że nawet na mnie jest za duży. Tak? Nie wiem, jak ja to mierzyłam tą głowę i czym ja się sugerowałam, czy tam zaistniała jakaś pomyłka, albo będzie czekał na Adusię, aż jej głowa urośnie, albo nie wiem, po prostu będziemy, no trudno albo mi powiedzieć. Albo weźmiemy tą z myszką Miki. No nie wiem, Misiu. Wiecie co, chyba pójdę po prostu do Pepco i kupię w Pepco, bo w Pepco też fajne te czapeczki mają. Taki sam, ale w rozmiarze. W mniejszym, tak? No. Okej, okay, super. No i tak to z tymi naszymi zakupami. Ogólnie jestem bardzo zadowolona. Wiecie co? Troszeczkę słaby jakość materiału. Jeżeli porównując Pepco lub Kika, te ubrania z Pepco lub Kika, to wydaje mi się, że deczko lepsze są właśnie te materiały z Pepco lub Kika, a te z Shein bardziej sztuczne. Ale nie ujmując, są przepiękne, kochani, piękne wzory i, i ta cena naprawdę jest kusząca. Jeszcze, moi drodzy, kupiłam takie 3 ręczniki plażowe i chciałam, żeby były cieniutkie, żeby mało zajmowały miejsca w walizce. I kupiłyśmy 3 jednakowe, słuchajcie, ręczniki plażowe z mikrofibry, czyli takie cienkie. Zobaczcie, w takie jakby, nie wiem, truskawki fioletowe, czy... Nie, no myślę, że to są truskawki fioletowe. Wyciągnęłam jeden ten ręcznik, no bo wiadomo, musimy to wszystko uprać. I chcę Wam pokazać, jak to wygląda. Zobaczcie. O, taka truskawa fioletowa. Cieniusieńki jest, zobaczcie, cieniutki. Z drugiej strony jest bielutki, biały. Ale do, słuchajcie, do porzucenia na leżak, do wytarcia bezpośrednio po morzu, czy tam po basenie, gdzie jest ta temperatura około 30 stopni, wystarczające, kochani, bo z tego co pamiętam, w tamtym roku w ogóle nie można było brać ręczników z hotelowych, nawet na leżaki, które były, słuchajcie, przy basenie, więc trzeba te ręczniki mieć swoje, a żeby nam się nie myliły, wzięłam 3 jednakowe, cieniutkie do walizki, zmieszczą się idealnie. Jeżeli chodzi o wakacje, słuchajcie, bo obiecałam, że powiem, gdzie jedziemy na wakacje. Tym razem kierunek nie Grecja, bo już byliśmy i na Krecie, i na Rodos, i byliśmy również na Zakynthos. Tym razem wyjeżdżamy do Hiszpanii i jest to, słuchajcie, jest to region, kurort Lloret de Mar, czyli na Costa Brava. Jeżeli ktoś tam mniej więcej gdzieś był, to będzie wiedział, o co chodzi. Tam też były kręcone pamiętniki z wakacji, właśnie bardzo często w tym kurorcie Lloret de Mar. Nie byłam nigdy, byłam jedynie w Barcelonie, jeżeli chodzi o Hiszpanię. Jestem zadowolona, mam nadzieję, że będzie fajnie. Wyjeżdżamy 25 czerwca. Tak, Adusiu? Tak.
Tak, Adusia ale... tu jakieś ludziki zrobiła, słuchajcie, no. Z plasteliny. Na kredkach, które złamała zresztą. Tak? Tak. Pieska, króliczka. I kotka. I kotka. Proszę odłożyć zabaweczki i przebieramy się, kochanie. I na ten moment, kochani, kończymy. Nie możemy się doczekać wakacji. Jeżeli chodzi o te covidowe, wiecie, obostrzenia, no to my nie mamy problemu jako dorośli, ani Agatka, ani ja, ani Grzesiek, bo jesteśmy szczepieni 3 dawkami, Adusiu, usiądź. I mamy certyfikaty, które są jak najbardziej ważne. Adusia jest w ogóle nieszczepiona i chyba nie będę jej szczepić. Wiecie co, na razie się wstrzymuje i nie wiem, jak to będzie z tymi dziećmi do Hiszpanii. Jak wiecie, to dajcie znać, czy wystarczy, że nie wiem, że nie będzie to wymagało, słuchajcie, żadnego testowania. Najprawdopodobniej, nie wiem, czy się mylę, czy się nie mylę, do 12 roku życia te dzieci nie muszą okazywać żadnych certyfikatów, ale a jeśli tak, no to wtedy będziemy się zastanawiać, co robić. Pewnie będziemy robić testy, tak? Bo Adusia koniecznie chce jechać na te wakacje. Chcesz? Dobra, proszę, odstawiaj. Ale co będziesz chyba robić?